witam serdecznie, Rafał Collins. Parę słów ode mnie. Jestem w Polsce od 2 tygodni. Otwieram biznes, otwieram oddział Pressura Warszawa. I teraz chcę wam powiedzieć, że jestem strasznie zaskoczony tym, co się tutaj w Polsce dzieje. Nie spodziewałem się, ludzie mnie ostrzegali i mówili do mnie: Rafał, pojedziesz, zobaczysz, przekonasz, że nie jest tak łatwo. I myślałem, że gadają, otworzyłem oddział w Katarze, to otworzę i teraz w Warszawie, tak? Co za problem? Mówię po języku, mój język, mój kraj, wszystko wiem. Ludzie, to co się tutaj dzieje, to przychodzi ludzkie pojęcie, co tutaj się dzieje. Jeszcze nigdy się nie spodziewałem, że takie coś mi spotka. Poziom biurokracji, poziom takiego cwaniactwa. Wszyscy, odkąd przyjechałem, uczą mnie, jak oszukać nasz kraj. Jak nie zapłacić podatku, jak nie zapłacić ZUS-u, jak nie zapłacić tego, jak to się robi. Myślę, po co oni to robią? Po co? Ale jak się dowiedziałem, że jest o wszystkich kosztach 50% podatku za pracownika, 1000 zł miesięcznie ZUS. To sobie myślę, kurde, ty, ciekawe, że coś mi zostanie. Teraz dużo znajomych, z którymi rozmawiam, mówią do mnie: Rafał, gdybym ja płacił wszystko, co oni mi każą, to by mi nic nie zostało. Dzięki mojej kreatywnej księgowości coś tam mi zostaje i prowadzę biznes. Ja nie mogłem wierzyć to. Patrzcie, jaki absurd. 1000 zł miesięcznie na ZUS na pracownika, tak? Teraz pan zatrudnia mnie. Ja przychodzę do pana, mówię: proszę pana, a ja nie chcę tego klocka, że pan za mnie płacił. Ja nie chcę emerytury od państwa. Chcę mieć prawo zrzeknąć się tego, że nie chcę mieć tej emerytury od państwa. Chcę po prostu sam na siebie zarabiać i sam sobie w życiu poradzić, tak? Wziąć odpowiedzialność za własne życie we własne ręce. Bo mi się nie opłaca płacić 40 lat po 1000 zł do państwa, że potem przez około 20 lat dostać 700 czy 800 zł. Ktoś tu na mnie robi pieniądze, tak? Ktoś na mnie ewidentnie zarabia. Bierzesz pożyczkę z banku na dom, 1 000 000 zł, w ciągu 30 lat musisz oddać prawie 2. Albo 1,5, w zależności od procentowania. Więc ktoś na tobie zarabia, tak? Ale tu się możesz zgodzić, to jest twoja decyzja, kupujesz dom albo nie. A dlaczego ja nie mam prawa zrzeknąć się płacenia ZUS-u za siebie? A może ja po prostu powiem, że ja nie chcę. I teraz mój pracodawca weźmie te 1000 zł, co by mi zapłacił, zostawi sobie 500 i da mi 500. 500. Brzmi znajomo? Nie potrzebuję od mojego rządu, żeby dali mi 500 zł na dziecko, tylko żeby przestali nam zabierać. Niech oni przestaną nam zabierać pieniądze, co ludzie doskonale poradzą. A nie umowy na zlecenie, co tydzień pisane, zmieniane, nazwiska, to, tamto, 1/8 etatu, 1/5 etatu. Wałek na wałku, wałek pogania. Dlaczego? Ciężko ludzi winić, bo inaczej by im nic nie zostało. Jest tak zapodatkowany kraj. A w rządzie nie pomyśleli nikt nigdy, że jakby trochę właśnie dać ludziom żyć, to by jeszcze człowiek więcej zarobił, bo jeżeli pracodawca zapłaci mi 500, jemu zostanie 500, to on zatrudni kolejną osobę, za którą zapłaci podatki, bo ma więcej pieniędzy. 500 zł to już jest dobra część wypłaty, tak czy nie? I on wtedy zatrudni kolejną osobę, to się będzie kręcić, to jest prosta rzecz. Taka totalna bzdura. Ja nie mogę, mówię, od 2 tygodni jestem w Polsce i nie mogę pogodzić się z pewnymi rzeczami. Nie mogę pogodzić się z tym, że do mnie znajomi mówią: Rafał, masz dowód rejestracyjny przy sobie? Bo jak nie, to ci zabiorą samochód z ulicy. Dlaczego mają mi zabrać? Nie zrobiłem nic złego, nie popełniłem przestępstwa. Ja muszę mieć przy sobie dowód osobisty od samochodu, dokumenty, bo jak nie, to mi zabiorą? Czy to jest zastraszanie ludzi? Jak ja mogę bać się wyjść z domu? Sprawdzać, czy ja mam, czy ja nie mam. Dlaczego? Jest XXI wiek. W Anglii działa to tak, że ktoś pisuje sobie rejestrację do samochodu, policja, dwie twoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, zatrzymuje cię, weryfikuje, tylko że ty to ty, dziękuję. Nie potrzebujesz mieć przy sobie nic. A jak potrzebujesz, żebyś miał, to masz 7 dni na doniesienie na najbliższy komisarz policji. Prosta rzecz. Obywatel czuje się spokojnie. Nie może tak być, że minister Ziobro mówi: okej, teraz piraci drogowi, wprowadzam karę bezwzględnego więzienia. Ale nie mówi, kto to jest pirat drogowy. Czyli jeżeli ja jadę 80, a jest do 80, a pojadę 90, jestem piratem drogowym, 4 pasy wolne, jadę do przedszkola, spóźniam się, piękna pogoda i nie mogę jechać kilka kilometrów więcej, bo pójdę do więzienia prosto z ulicy? To jak to jest? Kto to jest pirat drogowy? Określmy, bo piratów drogowych, tak, trzeba karać. Ale trzeba recydywistów, ale nie, że po prostu ludzi z ulicy, bo tak to wygląda na moment dzisiejszy. Nie można ludziom uświadomić, że będę was zawijał z ulicy, będziecie się siedzieć, kurwa, ale nie powiem wam na jakich zasadach. Nie, ustalmy, kto jest pirat drogowy. Nie może być tak, że minister sprawiedliwości wyciąga sprawę zapniętą Romana Polańskiego i mówi: nie, to mi się nie podoba, trzeba to sprawdzić jeszcze raz, bo człowiek słynny nie może być wyjęty z ponad prawa i trzeba jego sprawę sprawdzić jeszcze raz. Polański Roman mówi od 20 lat, poniosłem grube konsekwencje swojego czynu lub nie. Czy go zrobił, czy nie, ciężko powiedzieć, tak naprawdę sąd go uniewinnił, tak? Dzwoni prokurator polski do prokuratury w Stanach i w Stanach prokurator mówi: Polański, gdzieś tam mam dokumenty w starym garażu, coś tam zakurzone, pogubione i teraz na podstawie czego mamy my tego człowieka skazać?
czy on nie stał właśnie się więźniem swojej sławy? Bo ciekawe, ile Ziobro podobnych spraw otworzył ostatnio. Czy właśnie jego, bo jest słynny. Paradoksalnie mówiąc i hipokrytycznie, że nie wolno mu jakby pobłażać, bo jest słynny. To się wszystko kupy nie trzyma. Ciężko jest w tym kraju. Naprawdę. Nie mówię, że ten rząd jest zły, tamto był lepszy, bo się akurat to nie chcę trącać, tylko mówię rzeczy, które mnie bolą, tak? Bo po prostu jestem 2 tygodnie i widzę to. Jestem imigrantem we własnym kraju. Trochę byłem gdzieś tam na świecie ponad 11 lat, trochę w Katarze, trochę bardzo dużo, lwią część w Anglii. I wiem, jak to może działać inaczej. Mam jakieś tam porównanie i po prostu boli mnie to, że takie proste rzeczy i jest tak utrudnianie życia. Nie może być tak, że przedsiębiorca jest podejrzewany, jakby hochsztapler, prywaciarz. Te czasy się skończyły. Przedsiębiorca to jest biznesem. Przychodzi, zarabia pieniądze, zatrudnia innych ludzi. Szacunek mu się należy za to, że zatrudnia innych ludzi. A nie, że człowiek czuje się zastraszany, że policja skarbowa. Co to kurwa jest policja skarbowa? To co za kraj? Ja pierwszy raz w ogóle słyszałem określenie. Policja skarbowa przyjedzie i sprawdzi ci teczki. Kurwa mać, co za kraj ten. Dopóki pieniądze bywają z firmy, dopóki ktoś robi legalnie, nie powinien mieć problemu, a nie jakieś tam kurde podejrzenia. Masakra, żeby kurwa powstańcy musieli tłumaczyć się Macierewiczowi. Smoleńsk, ludzie zginęli w katastrofie samolotu, tak? Już nie wchodząc w to, ale jak można próbować zagarniać wszystkie święta państwowe? Jak można do powstańców powiedzieć, uczcimy Smoleńsk przy okazji powstania? Co kurwa naprawdę? Jak ludzie, jak? Kto wsiadający do tego samolotu wiedział, że zginie? Nikt nie wiedział, że będzie katastrofa, nikt nie wiedział, że zginie. A powstańcy brali bagnet, kamienie w rękę i szli walczyć o nasz kraj, wiedząc, że zginą. I my chcemy... To chyba na odwrót powinno być. Naprawdę, nikomu nie ubliżając, nikomu nie ujmując. Ale kurde, no powstańcy robili to w pełni świadomie. A ci wsiedli do samolotu nieświadomie. I tak, należy im się szacunek, godność i chwała w tej dacie, 10 kwietnia, proszę bardzo. I tak mamy miesięcznicę pod pałacem co miesiąc. Dlaczego nie mamy co miesiąc uczczenia pamięci powstańców warszawskich? Co miesiąc. Tylko raz w roku i nawet to chce im się zabrać, teraz odebrać. Boże święty, co tu się dzieje w tym kraju?